Cześć, jak się macie tutaj, oczywiście Damian, i witam was w kolejnym materiale o FIFA 21. Słuchajcie, no już wkrótce, już wkrótce wchodzimy do Ultimate Team. Jak co roku? Prawie co roku postanowiłem nagrać film o kartach, które za wszelką cenę chcę przetestować na początku gry. Nie chodzi tutaj o takie karty jak Neymar, Mbappé czy to Samuelito, tylko bardziej o zawodników, na których będzie mnie stać w pierwszym tygodniu, no tak do pierwszego miesiąca. Słuchajcie, pewnie wielu z was jeszcze nie podjęło decyzji, gdzie kupuje FIFA 21. Przychodzę wam z pomocą, ponieważ Allegro przygotowało naprawdę świetną ofertę, dzięki której możecie zagrać w edycji mistrzowską już 6 października, no dosłownie chwilę po Nocy. Wystarczy, że kupicie grę z oferty, którą widzicie teraz na ekranie link do niej jest w opisie, jak i w komentarzu do tego filmu. Pamiętajcie, że musicie mieć aktywną subskrypcję Allegro Smart, bez tego to się nie uda. Macie czas do godziny 12 1 października Wybieracie paczkomat, który jest dostępny 24 godziny na dobę do odbioru No i cóż, w dniu premiery, czyli 6 października, minutę po północy na maila, czy to też sms Otrzymasz kod, dzięki któremu będziesz mógł odebrać grę z paczkomatu I w ten sposób nie musicie czekać do rana, aż sklepy się otworzą Jeśli jesteście maniakami, tak jak ja Możecie już grać w pełną wersję Fify o północy Tylko pamiętajcie, odpowiedzialność polega na tym, że rano się wstaje do szkoły albo do pracy A później budujecie dalej swój skład fut Warto też podkreślić, że do w edycji Mistrzowskiej dostajecie kolekcjonerski Steelbook, który dostępny jest w ofercie tylko na Allegro, więc jeśli lubicie takie rzeczy, no to jest to dla Was. Tak jak wspomniałem, link do oferty macie w opisie tego filmu, jak i w komentarzu przypiętym. A teraz przejdźmy do kart, którymi chcę zaraz zagrać. Zaczynamy trochę w stylu retro, mianowicie kilkanaście tygodni temu. Arjen Robin ogłosił, że wraca do gry. Niestety teraz z tego co słyszałem, nabawił się drobnego urazu, jednak. Będzie miał kartę w FIFA. Arjen Robben wraca. No i ja wiem, że ona nie wygląda jakoś mega, prawda, ze względu na to tempo. Jednak słuchajcie, damy mu myśliwego. Wiem, że będzie miał dwie gwiazdki słabszej nogi, ale nadal to jest Arjen Robben. Tak ludzie już się nastawiali na to, że zaraz będzie miał kartę ikony. No jednak nie, jednak wraca, więc możemy się w tej FIFA spodziewać albo karty rodzinowej Robena, co będzie miała pięć gwiazdek słabszej nogi, co będzie już w ogóle... Albo jakiegoś wspaniałego flashbacka. Ja mam zamiar przetestować go na, go na samym początku, bo będzie się łączył naprawdę z kilkoma perełkami z Ligi Holenderskiej. No wiemy, że akurat w tej lidze zawsze są bardzo fajni gracze na startach, jak na przykład Quincy Promes, który teraz będzie miał karty na Spo, więc będzie co tam lepić z Robinem. No i pewnie, nie jest demonem prędkości, ale to jest nadal Arjen Robin, chociaż na te pięć meczów fajnie będzie go mieć w swojej drużynie, by tak huknąć tą lewą nogą. Chyba wiecie o co chodzi. Pozostajemy w klimatach Bayernu Monachium Frank Ribery ponownie nie będzie on demonem prędkości, mnóstwo go używałem pod koniec FIFA, wiem, że niektórzy mogą być znudzeni tym nazwiskiem na kanale jak najbardziej to rozumiem, ale znów dajemy mu styl gry myśliwy i według mnie nawet nie tyle myśliwy, co motorniczy, jeśli chcemy grać na e SPO będzie miał 5 gwiazdek sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi, może to być naprawdę przyjemna, tania karta, bo wątpię że będzie kosztował jakieś kokosy ze względu na właśnie to niskie tempo i niską w miarę ocenę ogólną, ale wydaje mi się że na początku gry, no może tam fajnie śmigać. Ja na pewno go przetestuję, no bo 5 gwiazdek sztuczek, come on, lubię takich graczy. Dobra, zostawiamy już legendy futbolu, przejdźmy do teraźniejszości, trochę do przyszłości. Mason Greenwood. Bardzo dobrze grało mi się jego kartą Future Stars, jednak no, problem polegał na tym, że Greenwood nie był do końca dobrze odwzorowany, ponieważ był on graczem zbyt wysokim w FIFA. Teraz no, naprawili jego wzrost, będzie niższy, plus będzie miał odrobinę inny typ sylwetki, przez co może naprawdę świetnie przemieszczać się pomiędzy obrońcami, ze względu też na to, że no, ma w miarę okej okay, dribbling, 78, można to zwiększyć stylem gry i bardzo ważna rzecz, 5 Gwiazdek słabszej nogi. Trochę może kosztować, ale szczerze wątpię, że więcej niż 15 tysięcy. No bo nadal nie ma 90 tempa, ma niską ocenę ogólną. Nie mam pewności, czy będzie bestią, ale chciałbym go sprawdzić ze względu na 5 gwiazdek słabszej. Kolejnym zawodnikiem, którego umieściłbym na tej samej pozycji, jest Ricardo Centurion. Wybór trochę nieoczywisty, ale słuchajcie, szybki Argentyńczyk, ze stylem gry potrafi strzelić, potrafi też podać. No i ma 5 gwiazdek sztuczek plus wysoko ocenę dribbling. Już wiele razy powtarzałem to, że ta FIFA pod kątem jest bardzo podobna do FIFA 20 w związku z czym nadal liczą się piłkarze z dryblingiem. No i wiecie, do takiego starter teamu na te pierwsze kilka odcinków Centurion może naprawdę fajnie chodzić. Jest dużo argentyńczyków, którzy mogą mudać z grani, więc o to akurat nie ma się co martwić. Więc serio tak do starterka według mnie spoko opcja. Ech, nie wierzę, że umieszczam tutaj tego gracza, ale dostał taki upgrade, że po prostu tej karty olać nie mogłem. Jest to jeden z dwóch środkowych pomocników, których tutaj wyróżniam, Marcos Jorente. Gromce Liverpoolu widzę mistrzów, no ale słuchajcie, ta karta jest chora oceniony na 84, przyzwoita defensywa, przyzwoita fizyczność też daje bardzo fajne połączenia w tej Lalizze, bo łączy się z Karasko, który też wygląda na naprawdę fajną opcją na początek, no i Zansu Fatim, który dostał no w miarę okej okay kartę. Jeśli będzie miał 4 gwiazdki słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek, to może to być też ciekawa opcja do starterków. Trzeba oczywiście mu zwiększyć podania i strzały, ale no mówię, naprawdę ten Jorentę myślę, że będzie trochę używany na początku ze względu na to, że ma po prostu kapitalne statystyki. No słuchajcie, Pomocnik co ma 84 tempa. No, ma 84 tempa, muszę go sprawdzić. Come on, zapewne jesteście zaskoczeni, że o tym piłkarzu mówię dopiero teraz, ale on musi. On musi do nas trafić na samym początku. Boję się, że mimo niskiej oceny ogólnej, będzie kosztował jakieś 40-50 tysięcy ze względu na hype, ale jednak Alan, Są Maximę, lewy skrzydłowy Newcastle United, 5 gwiazdek sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi, wreszcie zrobili mu game face. Niesamowity dribbling, niesamowite tempo, zwiększamy standardowo strzały i podania stylem gry i mamy... przekozaka na lewym skrzydle. Na początku FIFA 20 są so, maksymem kosztował około 20 tysięcy, teraz zmiana pozycja, odrobinę większa ocena ogólna, wydaje mi się, że będzie na niego większy hype, więc tak jak mówiłem, pewnie dobije do tych 40 tysięcy, ale ja jak najszybciej będę chciał na niego uzbierać. No pewnie wystarczą jedne nagrody za Division Rivals i mamy go. No jest to jeden z moich ulubionych graczy z fifa 20 i ja mam nadzieję, że tak samo dobrze Będę się nim bawił w FIFA 21. Wiecie co? Ja jestem przekonany, że tak będzie. Zobaczycie to w moich odcinkach. Przechodzimy teraz do serii A. Czas na centralnego napastnika. Piłkarz Milanu. Rebić. Słuchajcie, 88 tempo, 80 yy, strzelania. Jeśli dobrze pamiętam, 4 wiaski sztuczek i 4 gwiazdki słabszej nogi. Ma bardzo fajnych partnerów do połączenia, jak na przykład. Nowy nabytek, Rosonerich, czyli Sandro Tonali, piłkarz, który pewnie dostanie kilka kart specjalnych, no i Kessi. No bo tylko skrzydła były solidne, ale dobra, to tam zawsze można zrobić jakąś hybrydkę z Perisiciem. I słuchajcie, póki jesteśmy przy Serie A, bo już do niej wracać nie będziemy, to was teraz kompletnie zaskoczę. Lukaku, Romelu Lukaku, dostał niesamowity upgrade do tempa, strzały ma, no główki w tym roku wróciły, więc naprawdę... Jestem ciekaw, jak będzie się go używało w tej FIFA, jak będę miał przedpremierowy dostęp do futa, to na pewno od razu przetestuję tego Lukaku, ponieważ wiemy, że w ostatnich latach, znaczy w ostatniej FIF-ie to tak, tacy zawodnicy jak Lukaku byli po prostu bezużyteczni ze względu na to, że nie mogliśmy strzelać głową teraz. No serio, tak z motorniczym to może być ciekawy napastnik, wrzucacie na niego piłkę, no siłę ma, powinien się przepchać. Dawno, dawno temu w FIFA 13 Lukaku był naprawdę przyzwoitym zawodnikiem, którego używało wielu graczy. Więc może to jest powrót wielkiego Romelu. Ja na pewno to sprawdzę. Trzy ostatnie karty z takiej już wyższej półki, ale wiem, że to będą kozacy. Po pierwsze Memphis Depay, no ciągle się mówi o tym, że przejdzie do Barcelony. Mam nadzieję, że nie, bo to wpłynie na jego cenę w FIFA. Oczywiście żartuję, niech przechodzi tam, gdzie przechodzić chce. Słuchajcie, zagrałem nim naprawdę dużo meczów w becie FIFA 21. I mhm, uh -huh. może i nie ma czterech gwiazdek słabszej nogi, ale na to się po prostu nie zwraca uwagi. Te trzy gwiazdki wystarczały na dodatek jego sylwetka, tempo, pięć gwiazdek sztuczek, kapitalne strzały. No, kochałem go na początku FIFA 20 i serio. Jeśli będę miał budżet, to od razu rzucę się po niego w FIFA 21, bo wiem, że da mi dużo radości i strzeli dla nas wiele goli. Antony, Marciale. Dzisiaj została przedstawiona jego karta i ojej, wraca, wraca ten Martial z FIFA 17. Nie na skrzydle, na napadzie, więc to tym bardziej wpływa na jego cenę, zobaczymy czy dostanie 4 gwiazdki słabszej nogi, bo jeśli tak to naprawdę to będzie napastnik na, no myślę, że spokojnie do świąt, do stycznia, jak nie nawet do lutego, wiem, że pewnie trochę wyolbrzymiłem, bo nie wiadomo jaki będzie power creep, ale no Martial, tempo... Dribbling, strzały, sztuczki, no ten człowiek będzie miał wszystko, na dodatek kapitalne połączenia ze względu na to, że jest Francuzem grającym w Premier League, no to nie będzie karta na pierwszy tydzień gry. No po tych statystykach to może kosztować nawet do 200 tysięcy według mnie, no i nie wyolbrzymiłem, bo taki Lacazette w FIFA 20 kosztował na początku 100 tysięcy, no a Martial szybszy. No szybszy, po prostu szybszy No dobra, może 150, nie? Niszcza ocena ogólna, może częściej będzie w paczkach? Co? Pewnie nie I drodzy widzowie, ostatnia karta Tylko pytanie brzmi, w jakim klubie będzie grał Gareth Bale teraz, gdy to nagrywam? Czytam, że jest już blisko przejścia do Tottenhamu No będzie to prawdopodobnie najlepsza karta oceniona na 83 w historii Jeśli przejdzie do Premier League, to no jego cena będzie kosmiczna ale fajnie by było jakby wzmocnił Spurs, zawsze coś by się po prostu działa. to jest piłkarz, który naprawdę jak, jak jest w formie, jak gra to ogląda się go z ogromną przyjemnością. No to słuchajcie, kilka informów w FIFA. No i wróciłby Gareth Bale z FIFA 13, ale by to było. Będzie się działo, to jest pewne, nie mogę się już doszegać tego początku. Na pewno w mojej drużynie będzie też kilka perełek, które się na tej liście nie pojawiły, bo nadal nie znamy pełnej bazy danych gry, ale postarałem się tutaj wyróżnić kilku fajnych graczy, których już poznaliśmy. To nie było nic odkrywczego, ale mówię, to są karty które na 100% przetestuję na początku gry w moim składzie, jak tylko będę miał pieniądze. Dajcie znać w komentarzach, na których zawodników Wy najbardziej czekacie, kogo chcecie mieć w swoim zespole na początku. No wiem, że pewnie każdy by chciał Mbappe, Neymara, Ronaldo i Messiego, ale tak realistycznie, kto będzie Waszą początkową gwiazdą? Dajcie znać w komentarzach. Pragnę też przypomnieć o specjalnej ofercie Allegro, dzięki której możecie zagrać w edycję mistrzowską FIFA 21 już kilka minut po północy tego 6 października. Link do niej macie w opisie, jak i w komentarzu. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, już kilka dni, już naprawdę kilkanaście dni i jedziemy. Na razie.